Mam zaszczyt i przyjemność powitać Państwa w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie na uroczystości wręczenia medali stulecia odzyskania niepodległości. Uroczystość rozpoczniemy hymnem państwowym. Żyjemy, co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Poproszę Państwa o zajęcie miejsc. Szanowni Państwo, medal stulecia odzyskania niepodległości jest wyrazem najwyższego uznania wobec tych pokoleń narodu polskiego, które swoją niezłomną walką o zachowanie polskości, składając przy tym niejednokrotnie daninę ze swej krwi, przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli. Na mocy uchwały Rady Ministrów z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie odznaki okolicznościowej medal stulecia odzyskania niepodległości, decyzją Prezesa Rady Ministrów medalami stulecia odzyskania niepodległości uhonorowani zostali. I teraz proszę Państwa, mała uwaga techniczna z mojej strony, proszę Państwa o ustawianie się w kolejności wyczytywania, żeby uniknąć po prostu niepotrzebnego zamieszania podczas wręczania odznaczeń. Ksiądz Ryszard Andruszczak, zapraszam serdecznie. Pan Jan Brzuska, zapraszam serdecznie. Pan Zdzisław Bogdan Bziukiewicz, zapraszam. Pan Franciszek Chrostowski, zapraszam serdecznie. Pan Ryszard Ciarski, zapraszam. Pan Zbigniew Dziubasik, zapraszam serdecznie. Pan Stanisław Filipek, zapraszam. Pan Mieczysław Gabrylewicz, zapraszam serdecznie. Thank you.
Medalami stulecia odzyskania niepodległości uhonorowani zostali także pan Tadeusz Godlewski. Zapraszam serdecznie. Pani Bogusława Gora. Zapraszam serdecznie. Pan Krzysztof Górecki. Medal odbierze pani Ewa Górecka. Zapraszam serdecznie. Pani Bożena Harasimowicz-Pęza. Zapraszam. Pan Robert Juchniewicz. Medal odbierze pan Jakub Krajewski. Zapraszam. Pan Ryszard Karwacki. Medal odbierze pan Franciszek Chrostowski. Zapraszam serdecznie. Pan Andrzej Michał Kieszkowski. Zapraszam. Pan Ryszard Kopiecki. Zapraszam serdecznie. Medalami stulecia odzyskania niepodległości uhonorowani zostali również pan Tomasz Korga. Zapraszam serdecznie. Pani Wanda Kosińska. Zapraszam. Pan Zenon Kowalczyk. Zapraszam serdecznie. Pan Jakub Krajewski. Zapraszam. Pan Dariusz Krawczyk. Zapraszam serdecznie. Pan Tomasz Krzyczkowski. Zapraszam. Ksiądz Franciszek Antoni Kuć. Zapraszam serdecznie. Pani Halina Kurpińska. Zapraszam. Poproszę państwa o powstanie, a pana wojewodę o wręczenie medali. Thank you.
Medalami stulecia odzyskania niepodległości uhonorowani zostali także pan Wojciech Kraszewski. Medal odbierze pan Zenon Kowalczyk. Zapraszam serdecznie. Ksiądz Zbigniew Latosi. Zapraszam serdecznie. Pani Krystyna Lenarczyk. Zapraszam. Ksiądz Tadeusz Łebkowski. Zapraszam serdecznie. Ksiądz Mieczysław Łuszczyński. Zapraszam serdecznie. Pan Konrad Łykowski. Medal odbierze pani Marlena Mazurska. Zapraszam serdecznie. Ksiądz Stanisław Marczuk. Zapraszam. Ksiądz Dariusz Matuszyński. Zapraszam serdecznie. Poproszę państwa o powstanie, a pana wojewodę o wręczenie medali. Medalami stulecia odzyskania niepodległości uhonorowani zostali również pan Waldemar Noll, zapraszam serdecznie, pani Józefa Nowak, zapraszam, pani Jadwiga Nowicka, zapraszam serdecznie, pan Wiesław Orzoł, zapraszam. Pan Paweł Mikołaj Rozdrzestwieński, zapraszam serdecznie. Ksiądz Stanisław Ryszard Sikorski, zapraszam. Pan Henryk Skarżyński, zapraszam serdecznie. Pan Grzegorz Stellak, medal odbierze pan Tomasz Stellak. Zapraszam serdecznie. Poproszę państwa o powstanie, a pana wojewodę o wręczenie medali. Dziękuję.
medalami stulecia odzyskania niepodległości uhonorowani zostali także pan Jarosław Dariusz Struczyński, zapraszam serdecznie. Pan Stanisław Marian Szabłowski, zapraszam. Pan Stefan Szańkowski, zapraszam serdecznie. Pan Mirosław Szczepankowski, zapraszam. Pan Krzysztof Jerzy Szewczyk, zapraszam serdecznie. Pan Radosław Szleszyński, zapraszam. Pan Józef Szyderski, zapraszam serdecznie. Pan Sławomir Szymański, zapraszam. Proszę Państwa o powstanie, a Pana Wojewodę o wręczenie medali. Medalami stulecia odzyskania niepodległości uhonorowani zostali również pani Elżbieta Wojciechowska. Medal odbierze pani Joanna Mazur. Zapraszam serdecznie. Pan Mirosław Ząbek. Zapraszam. Pan Bogdan Zieliński. Zapraszam serdecznie. Ksiądz Zygmunt Żukowski, medal odbierze pan Marcin Grabowski. Zapraszam serdecznie. Pan Dariusz Żytnicki, zapraszam. Poproszę teraz Państwa o powstanie, a pana wojewodę o wręczenie medali.
Pani marszałek, pani poseł, panie pośle, panowie wojewodowie, panie i panowie, jeżeli coś się wykonuje we własnym imieniu, to także jest to bardzo ciekawe, bardzo interesujące, ale jak się prezentuje i wręcza w imieniu premiera polskiego rządu, czy też w innych okolicznościach nadaje różnego rodzaju medale w imieniu prezydenta RP, to tym bardziej jest to nobilitujące. Jest to wielki zaszczyt dla mnie, że mogłem tą czynność uczynić wobec państwa, osób, które swoim życiem, swoją pracą, swoim poświęceniem tworzycie Polskę, oczywiście w symbolicznym odznaczeniu tego roku, kiedy obchodzimy 100 stulecie odzyskania niepodległości, ale niepodległość to nie jest rzecz, która jest dana raz na zawsze. Wolność to nie jest też rzecz, która będzie zawsze i bez żadnych warunków dawana każdemu, kto chce. O niepodległość, o wolność, o suwerenność trzeba po prostu zawsze ciężko pracować, walczyć, starać się po prostu być najlepszym. A państwo jesteście tacy. Czy to jest taki czy inny zawód, czy to jest taka posługa jak księży, zawsze jesteście w tym miejscu. Szczególnie z jednego bardzo ważnego powodu. Jesteście państwo wyróżnieni wyróżnieniem wskazania. To państwa życie, państwa służba, państwa poświęcenie było tak właśnie zauważane i dzisiaj tą czynność, którą wykonałem w imieniu premiera polskiego rządu, wieńczy w jakimś tam sensie właśnie ten okres państwa wielkiego wysiłku, pracy, poświęcenia dla Polski, dla naszej ojczyzny. Gratulowałem każdemu z państwa z osobna, ale wiem, że również to są gratulacje dla państwa środowisk, dla najbliższych, dla małżonków, dla żon, dla dzieci, dla rodziny, bo tak właśnie jest, państwa, że naszym życiem, naszą służbą tworzymy Polskę, tworzymy naszą wspólną przestrzeń, w której żyjemy, chcemy żyć. Bez tego by nas nie było, bez tego nie byłoby przyszłości. Dlatego tym bardziej nisko się państwu kłaniam, serdecznie gratuluję i jak mówiłem każdemu składając te życzenia, życzę dalszych sukcesów, bo państwa praca służy Polsce i mam nadzieję, że będzie trwała bardzo, bardzo długo ku chwale i państwa, i również najbliższych, ale też i ku chwale naszej ojczyzny. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo parlamentarzyści, panie wojewodo, czcigodni księża, szanowni państwo, w roku stulecia niepodległości Polski pamiętamy o tych wszystkich pokoleniach Polek i Polaków, którzy przez lata niewoli, lata zaborów walczyli o wolną Polskę. Walczyli nie tylko z bronią w ręku, ale walczyli ciężko pracując, działając społecznie, w konspiracji, działając na rzecz edukacji młodych pokoleń. Pamiętamy o tych wszystkich pokoleniach, które pielęgnowały polskość wtedy, kiedy nie było wolnej ojczyzny. O tych, którzy w 1918 roku z bronią w ręku wywalczyli wolną Polskę. Ale w roku stulecia niepodległości Polski pamiętamy o tych, którzy są wśród nas. Pan wojewoda powiedział, wolność, niepodległość nie są nam dane raz na zawsze. Trzeba o wolność ciągle walczyć. Już na szczęście, nie tak jak 100 lat temu, ale walczyć swoją pracą, swoją posługą, swoją działalnością społeczną. Tym wszystkim, co służy dobru naszej ojczyzny i dobru naszej wspólnoty. I dzisiaj spotykamy się na uroczystości bardzo wzruszającej. Uroczystości, w czasie której osoby z Mazowsza, mieszkańcy Mazowsza zostały uhonorowane medalem stulecia niepodległości Polski, medalem przyznanym przez polskiego premiera, premiera polskiego rządu. Tylko 65 osób z Mazowsza, z tego wielkiego regionu, gdzie żyje 5 milionów ludzi. Najlepsi z najlepszych, Nasi bohaterowie. Ludzie często bardzo skromni, a przecież tak ważni dla naszej ojczyzny w wymiarze narodowym, ale tak ważni dla naszych małych ojczyzn. Każdy z państwa reprezentuje swoją małą ojczyznę. I dzisiaj to jest święto nas wszystkich, tych przedstawicieli miast, powiatów, których mieszkańcy zostali uhonorowani. To jest wielka sprawa dla nas wszystkich. Bo drodzy państwo, musimy mieć ciągle, zwłaszcza młode pokolenia, wzorce do naśladowania. Ludzi, którzy ciężko pracując, działając dla ojczyzny w dzisiejszych czasach,
stanowią ten wzór, wzór do naśladowania. Nie ja, tylko my, tylko wspólnota, praca dla tej wspólnoty, często poświęcenie. To wszystko jest niezwykle ważne. I dzisiaj są wśród nas osoby, które otrzymały wspaniały medal. To jest historyczna chwila, szanowni państwo. Stulecie niepodległości Polski i ten medal przyznany przez polskiego premiera. Drodzy państwo, wszystkim państwu, którzy ten medal otrzymali, chciałabym z całego serca przede wszystkim podziękować za wasze zasługi. Za wasze zasługi dla ojczyzny, za wasze zasługi dla małych ojczyzn, dla lokalnych społeczności. Zawsze byliście i będziecie państwo dla nas wzorem. Chciałabym, dziękując państwu, bardzo serdecznie pogratulować. To jest wielka chwila, tak jak powiedziałam, dla nas wszystkich, na pewno i dla państwa, bo ja wielu z państwa znam i wiem, że jesteście osobami niezwykle skromnymi, nie zabiegacie o poklask, ale jest taki czas, kiedy te wszystkie zasługi są dostrzeżone i uhonorowane. I to jest ważne. I za to chciałabym na ręce pana wojewody bardzo serdecznie podziękować, że te honory zostały przyznane osobom, które jak najbardziej na nie zasługują. Wszystkim państwu z całego serca gratuluję. Księżom dziękuję za waszą posługę. Nie tylko za to, że swoim nauczaniem prowadzicie ludzi do Boga, ale przecież też uczycie o patriotyzmie, uczycie o obowiązkach wobec wspólnoty. To jest niezwykle istotne. Obowiązki wobec wspólnoty. Nauczycielom, rolnikom, inżynierom, strażakom, działaczom społecznym, tym z organizacji, które kultywują dawne tradycje historyczne. Z jaką radością patrzymy na te mundury, na te stroje. To przecież też jest wielka praca społeczna. Przywracanie dawnej historii, dawnych tradycji. Młodzi ludzie tym się pasjonują, a często wielu z nich przecież na podstawie waszej też działalności czerpie wiedzę o historii i o przeszłości. Jeszcze raz wszystkim państwu z całego serca gratuluję. Cieszę się, że mogę być z państwem w tym dniu, że mogę dzielić państwa radość z dzisiejszego wydarzenia i z tych wspaniałych medali. Wszystkiego dobrego życzę. Dużo zdrowia i szanowni państwo, żebyście byli zawsze otaczani w swoich małych ojczyznach takim szacunkiem, należnym wam szacunkiem, jakim powinniście być otaczani i szanowani. Wszystkiego dobrego państwu życzę. Dziękuję bardzo. Panie wojewodo, gospodarzu dzisiejszej uroczystości, szanowni państwo parlamentarzyści, drodzy państwo, a każdy z nas tu jest bardzo niepowtarzalną opowieścią. A jak myślimy o sobie, to ta opowieść bardzo się rozrasta w nasze środowiska i ludzi, których nam Pan Bóg kazał spotkać. Więc przywołuję wszystkie te opowieści w całym ogromie i staję ze zdziwieniem. Jak to Pan Bóg zrządził, że my, którzy żyliśmy w czasach komunizmu i pewnej beznadziei, nagle zostaliśmy obdarowani takim darem. Po raz kolejny wolność została nam zwrócona i ja, ksiądz, stałem przed ekranem telewizora i łzy mi leciały, gdy pan prezydent na 1050-lecie Chrztu Polski mówił w Poznaniu, piękniej niż księża i biskupi, o tym, czym Polska była. I tak się wtedy cieszyłem. I dziękuję Bogu, że doczekałem takiego czasu, że taki jest premier, pani Beata Szydło, teraz pan Mateusz Morawiecki, że mamy taki parlament, że sprawy ojczyzny idą w tę stronę. Więc co mogę powiedzieć? Zwracam się do tego, który nas pomyślał i który prowadził nas i tworzył z nas opowieść, zwracam się z prośbą, by spełniło się jego biblijne błogosławieństwo. Ponieważ wszyscy jesteśmy ojczyzną, to mówię, niech nas Bóg błogosławi i strzeże. Niech nas obdarza pokojem, niech nas zachowa w wolności. Dziękuję. Jest bardzo podniośle i patetycznie, ale chciałabym jeszcze powiedzieć poetycko,
cytując naszego poetę Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, który w przepięknym wierszu Mazowsze, znamy ze szkoły, Mazowsze, Wisła, piasek i las, Mazowsze moje, płasko, daleko, ale chcę powiedzieć tylko tę zwrotkę końcową. Polsko, to tobie szeptali leżąc, wracając w ciebie krwi nicią wąską. Dzieci, kobiety, chłopi, żołnierze, Polsko, odezwij się, Polsko. I mam wrażenie, że dzisiaj jest ten dzień, kiedy Polska, mam wrażenie, jestem przekonana, że Polska odezwała się do dzieci i wnuków tamtych żołnierzy. Bardzo jestem wzruszona, nauczycielka wiejska, skromna. Już teraz babcia nawet, przyjechałam tutaj odebrać takie odznaczenie. Chciałam jeszcze powiedzieć osobiście, że odznaczenie to chciałabym zadedykować naszemu stryjowi Stefanowi Gorze, który dziś właśnie, dziś 30 listopada, ale wtedy był to rok 1943, został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, ale po ciężkich ranach w szpitalu już był aresztowany na Pawiaku i nie został tym Krzyżem Virtuti Militari nigdy odznaczony. Być może wiedział, że doceniono to. Odznaczony był wnioskiem generała Albina Skroczyńskiego obwodu warszawskiego Armii Krajowej. Kiedy wojna się skończyła, do rodziców, czyli dziadków mojego męża, przyszli z UB aresztować go. Ale on ostatnim transportem z Pawiaka został wywieziony do Grossrosen. Chciałam powiedzieć, że pochodzę z Zamojszczyzny, z rodziny wysiedlonej, gdzie dziadkowie z obu stron zginęli w Auschwitz. Nie jesteśmy tu przypadkowo. Wielu spośród państwa z takich właśnie rodzin pochodzi. I to jest Polska właśnie. Dziękuję.